Co prawda powinniśmy już myśleć o kolejnym meczu, ale po ostatnim emocje co prawda opadły, ale niesmak pozostał. Jak wytłumaczyłbyś tą porażkę? Ciężko to wytłumaczyć, ale takie mecze się zdarzają. Wszyscy widzieli, zagraliśmy słabe spotkanie i trzeba to wziąć na klatę. Nie chcę tutaj tłumaczyć się za kogoś, ja może mogę powiedzieć jedynie za siebie, bo tak jak mówię, to nie był dobry mecz w moim wykonaniu, jeżeli chodzi o to. Bo tak jak widzieliśmy, sytuacja była jak na lekarstwo, praktycznie nie mówiłbym o tych jakichś sytuacjach, jakby nie było jakichś sytuacji wielkich. Bo wszyscy to widzieli i tyle. Patrząc na twoje oko, to nie można ci zarzucić braku walki. To jest jakieś tam zderzenie, limo. Kto będzie chciał zarzucić, to zarzuci, kto nie, to nie. Także no, tak się zdarzyło i to tam nie mam co mam za. Mam tu tuszować czy coś, no takie życie. No, wychodzimy na boisko i robimy jak najlepiej, a tak jak mówię, tutaj nie ma co wymyślać jakichś tam pięknych słów i wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji. Tyle trzeba, głowa w dół i jazda na trening. W czym możemy opatrywać naszych szans na zwycięstwo? W czym możemy? No przede wszystkim grać w piłkę nożną i nie bać się brać odpowiedzialności za podejmowanie ryzyka, bo tak jak nie ukrywam, sam czasami nie, tak jakby chowam się od grania i czasami, nie wiem z czego to wynika, ale czasami tak jak niecieczy odczułem, że czasami mogłem więcej na siebie wziąć i lepiej to rozrzucić, czy jak to piłkarsko powiedzieć, nie? Także wydaje mi się, że po prostu grać w piłkę, niech pokaże każdy z nas to, co ma w sobie najlepszego.